Maciek coś tam podhaczył. Co to jest? Duży? O, ładny jest, no. No siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. No i co, dzisiaj, jako że u nas rzeki na szczupaki, na inne ryby, oprócz pstrąga są zamknięte, dzisiaj uderzamy na jeziorka nasze, zobaczymy jak to będzie. No, no i co, tylko się nastawiamy na szczupaka, no bo... Także jak zwykle fajki. Z okoniem tutaj na tych jeziorach to jest masakra, także tylko szczupak, zobaczymy jak nam wyjdzie. No dokładnie. W planie jest co, zwiedzić 3 jeziorka, także oglądajcie. Ale wiesz, że te pistolety nam nie dziobią, nie? To jest dziwne. Nie? Myślałem, że to wytrzymamy do południa przynajmniej, a to zupa chyba będzie. Co? O, patrz, wziął. Na żerka. No to jednak może wytrzymamy tu do południa na tym jeziorze. On nie jest taki zły. No taki nie jest zły, no. Ale widzisz, na sam koniec. Niedaleko brzegu już wziął. Zobaczcie, łapiłem już z półtora godzinki, zaczęliśmy z samego rana. Pierwsze branko, już były plany, żeby zmieniać jeziorko. No, jeszcze zostaniemy trochę. No, zobaczymy. No, wiona żerka, salmo, slider, 10 cm. Także... Ile ma? Weź zobacz. No, zbierzemy go, no. Podejrzewam, że będzie miał w okolicy 70 chyba, co? Będzie 70? 69. Z grosikiem, no. Idzie od razu. Dobrze jest, szukam większych. O, następnego, patrz, wziął mi. No. A patrz, płynie. A ci powiem, taki waleczny dosyć. Ale znowu branie, takie bardziej złapanie, wiesz, niż uderzenie. Damian ma drugiego. No, a to mały jest. A powiem ci, taki waleczny? Gdzie kusek? No, gębę otworzył. No, gębę otworzył, no. No zobacz. Weźmiesz go w rękę, czy znowu chcesz podbierać? Daj, podbieraj. No zobaczcie, jest kolejny z tego samego miejsca. Podobnie, ten sam żerk. No ale ile tam? 57, nie? Także na miarkę szybko rzuciłem. Ale pierwsze tam zacięcie, no waleczne, tak nie wiem. Gębę otworzył. No gębę otworzył, pewnie wiesz. Masz następny. No, patrz, trzeci rzut. Nie no, czwarty rzut, nie? Trzecie branie. Ciekawe, czy tam dużo, bo... Opór daje. No, powiem ci, że... Ciężki jest, wydaje się ciężki. Jakieś 70 powinno być. Chyba, co? Nie, też. Nie. Obkręcił się, z boku dostał, no. Też głównie mam, no. Trzeci z tego samego miejsca. No na dość płytkiej wodzie łapiemy, także... A na nic już... innego nie reaguje, no, tylko na jerka. No właśnie, jakoś tak widać, że założyłem go i 4 rzuty 3 brania, także dość ładnie. No zobaczcie, no pożar tego jerka, dość pięknie. Także, no to już będzie 60 chyba, co? Tak go na oko zmierzymy. Zobaczymy, ile on ma. No, 62. Dobra, puszczamy grzdeleczka. I poszli.
No to dobra, zmieniamy miejscówkę. Jedziemy na inne, bo nic się nie dzieje przez ostatnią ile godzinę? No kompletnie nic, także to udało się wyjąć 3 z jednego miejsca w ciągu, ja wiem, no ile? 4 rzuty, tak? No, także szybka piłka, a tak poza tym, no co jedno było jeszcze branie, jedno odprowadzenie. Także nic się nie dzieje, zmieniamy miejscówkę na inne jeziorko. Także oglądajcie. Ja mnie szkoli rąba. Tam się zwija, widzisz też tutaj, na tym na wyspie, widzisz? A widzisz, przyspieszyłem tylko i od razu strzał. Widziałeś? Ale nie będzie duży. A tylko mu przyspieszyłem. O. Chociaż ty, zobacz. Pysk ma taki w miarę. Sześćdziesiątek znowu. Zobacz, jak szmatę zaraz wyciągnę. Ale ładnie uważony jest. No to mamy pierwszą 70. Godzinka, bo godzinka. Maciek też miał właśnie branie przed chwilą. No i co, no wolne prowadzenie, nic, dopiero jak mu przyspieszyłem, dopiero uderzył. Także, ale jest mega chudy, co? Widać ewidentnie, ale pięknie barwiony. No dobra, puszczamy. No już chce iść, widzisz? Ale poszedł. No tu macie muszkę, na którą wziął. No jak widzicie, kolibrek malutki. Także obciążenie 10 gram. No praca bardzo fajna. Bardzo fajnie się mieni w słońcu. Patrz, jest. Olek, ty ładny taki nawet, ci powiem. Spod brzegu wyszedł. No ładny ci, ale widziałeś gdzieś tu jest, nie? Patrz. Dawaj, patrz, spłoszył się. Spłoszył się, bo... Ale są stare, bo... Trzy miejsca, już dwa brania. O, jest, znowu, patrz. No, jest. I poszedł tam, pójdźmy głębiej. Weź, ja złapię dzisiaj jakiegoś? Jest, patrz, spadł. Spadała. I w tym momencie wziął. No. A taki już, powiem ci, był 7,5 chyba, co? Chyba nie. Ale już się poprawi, to znowu. No nie, bo się chyba uciął, chyba że za włosy tylko złapał, wie? Jest, widzę go, pas zwiał znowu. Jest. Dawaj go. Masz. Jest. To będzie największy. No zobaczcie, mój pierwszy dzisiejszy, ale no ten chętny był, bo widać tam z 5 razy do muchy podchodził, nie? I w końcu no ale wziął. Co, najpierw wyskoczył nie wiadomo skąd, spod brzegu, odprowadził, później Maciek mu rzucił w opadzie, wziął, no i tam go męczył, aż go wymęczył, aż łyknął, nie? Dobra, zmierzymy go jeszcze z ciekawości, no i miareczka pokazuje 78 cm, także już ładny. Chudziutki, ale ładny, nie? No tu macie muchę. Na 4 albo 5 razy brał ten szczupak i w końcu wziął. Siedzi, Maciek. Ale mały. Jest mały. No taki malutki, nie za duży. No ale uderzył. No dobra, czekaj tylko. Poszedł. No jak widzieliście, no złapaliśmy w sumie co, ile? 5-6 sztuk? Na muchy, no i teraz co? Znowu ucichło. Także zrobimy parę miejsc na tym jeziorku i idziemy na kolejne.
zobaczcie. Maciek mówi, a tam nie chce mi się już szubaków łapać. Zobaczcie, co on wyciąga. Plecionka 0,17, taka kłoda. Dawaj, dawaj, już jest blisko. Ale już nie wyciągnę, bo... on mi blokuje. No to pod wirakiem, co może? Już gumą macham też? Też nie reaguje. Patrz, mam, z opadu pierwszego. Wiesz? Ale nie duży. To szczupak będzie. Szczupak w moją stronę płynie. Nie poczułem brania, tylko opór, stary. No ty miałeś odprowadzenie, od razu widzisz. Masz 7 dych, nie? Krótki, ale gruby. 67, 6, 7. On ma 66, tam 7 nie będzie. No, przyjechaliśmy na trzecie jeziorko. Tak, dokładnie. No i pierwsza rybka. No, Maciek miał odprowadzenie, no co najlepsze, miał jednego szczupaka. Coś za szczupakiem mi się płynęło. No ale niestety on nie wziął, no ja rzuciłem tylko dalej. I od razu w opadzie miałem branie, także malutki, ale... ale jest. Ale cieszy, tak, dokładnie. O, płyń, kolego, płyń, płyń. No tym razem guma Westin Shatty Slim, 14 cm. Red Light. Główka 10 gram, także... z pierwszego opadu branie. No Maciek coś tam podhaczył. Co to jest? Który? No powiem ci ładny. O, ładny jest, no. 80. No zobaczcie, co tu Maciek upalił. Straciłem jedną muchę, bo agrafka mi się odpięła. Założyłem drugą, mniejszą dużo. Później wam pokażę i ten. I pierwszy rzut i wyszedł jak szała spod drzewa. No ładny, już, jeszcze gruby taki. Nie wiadomo, czy to już wytarty, czy... nie wiem, zaraz zmierzymy go, ile. No jego namiarkę zobaczymy, no. No ale mi się daje, że z 8 będzie miał chyba, co? Czy lepiej? Równe 80. A patrz, równiutko, no. Nie, 81. 81. No. No daj go pod niego. Dobra, poszedł. A w końcu coś konkretniejszego, nie? Mistrzu. No. Dawaj. Będzie 45, panie. Dobra, trzymaj go na razie w wodzie. No i zobaczcie, przyjechaliśmy na Pstrągi. Krótki odcinek, tutaj mamy rzeki. Siedzi i ten i siad 47, no taki już ładny. O, dobra, także do wody. No idzie od razu, patrz, chętny, nie? Zobacz, zobacz jak poszedł. No, takie mamy podsumowanie, już zakończyliśmy. No jak widzieliście, najpierw łapaliśmy pajki na trzech jeziorach, no potem szybka decyzja, mieliśmy kiki delikatne też, także pojechaliśmy na Pstrągi, w sumie co 2 godziny łapaliśmy. No Maciek upalił ładnego, pięknego wręcz i takiego jednego jeszcze, ile tam, 10 centymetrów? 10 centymetrów na woblera. Tak, poza tym mieliśmy jakieś tam pobicia, ale nic nie szło wpiąć. Także tak by to było, dzisiaj na dzisiaj wyglądało. No szupaki jeszcze widać oporne są, ale idzie połapać. Ale miały tam takie momenty, że już cisnęły mocno, tak. Ale nie z wody, tylko spod samych brzegów nam brały. No trzeba było je tam wydziobać. Jakieś jeszcze to nie jest to. Jeszcze no, to nie jest to. Także my łapiemy, bo my, jak wiecie, wędkujemy w Anglii, także możemy łowić szczupaki cały czas. No, dokładnie. No to co, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę, zostawcie suba i co, widzimy się w kolejnym odcinku, nie? Tak jest. Trzymajcie się. Na razie.